Cześć wszystkim, dzisiaj zapraszam Was na kolejne zdobienia salonowe, które są w sumie szybkie, proste i produkty, których używam do tych zdobień, na pewno każda bądź każdy ma w salonie. Tak więc albo w domu. Mam dzisiaj przygotowaną moją cudowną paletkę. Tak, tu jest wszystko, uwierzcie, tu jest wszystko. Na pewno będziemy potrzebować złotego paint'a, czyli żelu do zdobień. Będziemy potrzebować top no wipe bądź matowy. Kolor biały mam tutaj z Jena, jak wiecie, po ostatniej recenzji. Kto nie widział, pewnie będzie gdzieś się wyświetli tutaj link do recenzji. To biały kolor. Tu mam akurat 236, bodajże biały bez biały, coś takiego. Będziemy potrzebować jeszcze coś fajnego. Słuchajcie. Na pewno nie jeden z Was ma inki, czyli atramenty tak zwane. Ciężko jest to do czegoś, szczerze mówiąc, wykorzystać, ale ja Wam pokażę dzisiaj, jak można fajnie wykorzystać właśnie te inki. Tu mam jeszcze takie do rozmywania, ale może być tak samo cleaner bądź aceton, chociaż acetonu nie próbowałam, ale warto spróbować, przynajmniej będziecie wiedzieli, co, jak, z czym się je. Tak więc mam dzisiaj przygotowane fioletowy, czarny oraz czerwony ink, czyli nasz atrament. Oraz oczywiście do rozmywania. Potrzebujemy również cienki pędzelek do malowania naszego wzoru. Więc pokryłam jedną cieniutką warstwą nasze wzorniki. Jeden sobie odłożę. Przepraszam, mogę się trochę trząść, ponieważ jestem dzisiaj trochę niedysponowana i boli mnie ręka. Tak więc, za dużo mówię tak więc, ale skupiam się na zegarku. Przepraszam Was bardzo, ale wysyłają moje zamówienia na AliExpress właśnie. Mam przymytą dyspersję, czyli naszą lepką warstwę. Biorę sobie na przykład teraz czarny i pomieszajmy go z czerwonym. A dlaczego by nie? Od razu wszystko pootwieram. Ciężko mi, naprawdę bardzo mi ciężko, uwierzcie, naprawdę bardzo się poświęciłam, żeby tu dzisiaj przyjść. I okej, biorę sobie czarny i robię, jak widać, i robię sobie takie kreski tutaj i tutaj, coś takiego. No z ostrością u mnie dzisiaj jest kiepsko, naprawdę ja widzę. Dobra, wezmę sobie też czerwony i zrobię sobie kreskę przez środek. Coś takiego. Teraz potrzebujemy właśnie coś do rozmywania. Może to być pędzelek, jakiś tam randomowy bądź od czegoś. Pamiętajcie, żeby był praktycznie czysty i zamoczony w cleanerze bądź w innym alkoholu. Teraz dotykam sobie tym moim takim rozmywaczem po samych brzegach, żeby troszkę rozmyć tą naszą linię. Widzicie? Coś takiego. Widzicie, nie widzicie, ale uwierzcie na słowo, rozmywa się. I przechodzimy do drugiej strony. Dotykam sobie, żeby porozmywać moje brzegi. Nie zawsze to wychodzi. Uwierzcie, trochę wzorników mam już zmarnowanych. No i ciężko, naprawdę ciężko, ale w sumie jak dojdzie się do wprawy, to jest to bardzo w sumie, tak, aczkolwiek, ponieważ jest to łatwe. Teraz delikatnie dotykam sobie, odsączam nadmiar i delikatnie dotykam po środku, tak randomowo, rozjeżdżając się na boki. Coś takiego. Widać? Widać. Mamy nasz rozmyty atrament. To sobie chwilę przeschnie. Zaraz dołożę jeszcze koloru. Biorę się za drugi wzornik i pokażę Wam kolor fioletowy. A dlaczego by nie? Zrobimy sobie dwa. Odsączam nadmiar i tak samo przyjeżdżam sobie, obojętnie w którą stronę, jak Wam będzie wygodnie, przyjeżdżam sobie, coś takiego robię. Taki wzór. Powiedzmy, że to jest wzór. Dzisiaj trochę zaplątana, bo i głowa boli, i wszystko. Słuchajcie, no normalnie dzień narzekania. I delikatnie dotykam brzegi, żeby je rozmyć. Jeżeli najedziecie trochę głębiej niż chcecie, nie martwcie się, to
To nie chodzi o to, że to ma być jakoś super ekstra. Chodzi o to, żeby był wzór tak zwanego marmuru. Uważam, że coś takiego jeszcze w ogóle w jesiennych kolorach poluje na ink, czyli ten taki atrament w kolorach takiego może brązu, coś w ten deseń. Dobra, zobaczcie, mamy coś takiego. Teraz coś takiego też mówię za często, ja wiem, coś się ze mną dzieje. Teraz dotykam sobie po środku, prawo, lewo jeżdżę, prawo, lewo, prawo, lewo. O tak, tak, o, because. No i zobaczcie, podotykane, podotykane. Jeszcze gdzieniegdzie, gdzie tutaj mam za dużo tego koloru, mogę jeszcze raz dotknąć. Dobra, podotykane, podotykane. Przechodzę do pierwszego wzornika, dołożę sobie jeszcze koloru, ponieważ chciałabym, żeby był jednak bardziej intensywny. Teraz już delikatne linie, nie za dużo. Oczywiście, że wylałam właśnie trochę, prysnęło mi na stolik. Ciekawe, czy to zejdzie. Nie mam na to czasu. I przejeżdżam jeszcze, o, przepraszam, uciekłam z kadru, przejeżdżam jeszcze przez środek. Jak widzicie, mam dwie czarne linie, czarne, no w sumie koło czarnego to za bardzo nie stało, ale no cóż, zacznę sobie od środeczka, gdzieniegdzie dotykamy i przechodzimy do czarnego koloru. Jak widzicie, nie widzicie, jak widzicie, robi się kolor coraz bardziej intensywny. Pamiętajcie, żeby za dużo tego cleanera bądź tego thinner inka nie za dużo dawać, ponieważ może nam się wszystko porozmywać. I jeszcze gdzie niegdzie takie łączenia chcę sobie rozmazać. Jak widzicie, przepraszam Was bardzo, dzisiaj po prostu nie wiem, co się ze mną dzieje. Mamy coś takiego, zobaczcie, chyba ostrzy trochę. Łap ostrość. O, trochę zacząsło. Mamy coś takiego. Wygląda to ogólnie naprawdę na żywo mega fajnie i jest o wiele bardziej widoczne niż na filmiku. Niestety. Dobra, przechodzę do drugiego wzornika i znowu chlapnęłam. Uważajcie, jak otrzypujecie pędzelek o słoiczek. Dobra, i dotykam sobie, o, tutaj gdzieś przy środek taką linię. Znowu przechodzimy do rozmazywania. Trochę monotonne, ale uwierzcie, jak dojdziecie do wprawy, będzie sama przyjemność, szybkie, proste. A jakie to jest efektowne, naprawdę. Rozmywam sobie prawo, lewo, gdzieś tutaj, tu, prawo i tu, i w lewo, i w drugą stronę. Tak, o. Nałożę sobie jeszcze trochę na brzegach, żeby było bardziej subtelnie. Trochę na środku. O, zobaczcie. No i ile to trwało? Chwila, moment. Kwestia tego, żeby jedna warstwa sobie ciutkę przeschła, bo jak widzicie teraz, ona się dosyć błyszczy. No naprawdę, uwierzcie mi na słowo, to jest po prostu tak cudowne, tak piękne. Jeszcze rozmyję sobie. Tak, dążę do perfekcji, dążę do perfekcji. Rozmyję sobie jeszcze. O, przepraszam. To nie było głową. Rozmyję sobie jeszcze tutaj trochę te brzegi, żeby było bardziej płynnie. Zobaczcie, pięknie się wszystko rozmywa. Pamiętajcie, żeby dokładać sobie. I jeszcze tu delikatnie te takie ostre linie podotykamy, porozmywamy. Dobra. No. Piękne. Dobra, satysfakcjonuje mnie efekt? Satysfakcjonuje mnie efekt. Mamy tutaj takie, o, dwa gotowe wzorniki. Jak widzicie, już samo w sobie jest piękne. Kolory możecie mieszać dowolnie, naprawdę dowolnie. Teraz będziemy potrzebować, ten sobie jeszcze ciutkę przeschnie. Niech on sobie tutaj będzie. Będziemy potrzebować długi, cienki pędzelek. Próbuję zamówić z Jena, ale jakoś nie mogę się zmobilizować, a podobno są świetne. Z tego, co czytałam właśnie i słyszałam opinie od dziewczyn. Ale mam nadzieję, że już jeszcze chwila i będę w końcu je miała.
Teraz bierzemy sobie cały pędzelek tak, żeby napił się tego koloru. Tak, wymaziamy tutaj. Tak trochę. A co tam? Ja sobie biorę na swój cudowny holder, czyli paznokieć. Zgarniam nadmiar tak, żeby pędzelek był cały pokryty kolorem, ale jednak, żeby nie było na nim żadnych zgrubień. Widzicie? Coś takiego. Teraz będziemy malować nasz wzór marmura. Zaczynamy od cieniutkich linii, później będziemy je troszkę pogrubiać. Tak, tak, oczywiście. Wypełnię sobie jeszcze te moje ubytki. Fajnie, jakby Wam się ręka trząsła. Serio. Fajnie to będzie wyglądać. No, a trochę począsamy. A co tam? O, widzicie? Coś takiego. I jedziemy dalej. Oczywiście dowolnie układacie sobie wzór, jaki chcecie mieć. Ja bym chciała mieć taki fajny, zresztą jak wszyscy. Trochę ciężko mi jest mówić, jak się bardzo na czymś skupiam. Coś takiego. Mhm. To namalujemy sobie jeszcze o taką kreseczkę. A dlaczego by nie? Kto mi zabroni? Dowolna dowolność, jak ja to mówię. Teraz biorę sobie ciutkę więcej na sam czubek. Widać? Widać. I wszystkie te łączenia będę pogrubiać. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Linie zostają w miarę cienkie, a na łączeniach robimy takie grubsze miejsca. Już. O, coś takiego. Żeby te łączenia wszystkie były pogrubione, żeby coś tam się działo. Zrobię sobie jeszcze jedną, może tutaj, o. Tak, linię, żeby to sobie, o, zapełnić, że tak powiem. Może jeszcze jedną tutaj. I pięknie. Teraz, jeżeli chcecie, jeżeli nudzi Was moje gadanie, co zazwyczaj tak jest, to możecie sobie przewinąć do przodu, ponieważ ja będę teraz wypełniać właśnie nasze łączenia, pogrubiać je. Mhm. Dobra, i jeszcze tu nam zostało jedno, w sumie dwa. Ale tego tutaj aż tak nie widać. Dobra, mamy wykonane jedną część. Fajnie? Uważam, że tak. Może dodam sobie jeszcze gdzieś tutaj jedną linię. Jakoś mi tu za pusto, wiecie? Jakoś mi za pusto. Dodam, o, dwie. Idziemy na żywioł, po prostu idziemy na żywioł, wypełniamy jeszcze tutaj nasze łączenia, pogrubiamy je. Nie martwcie się, że będą za grube, no i tak będzie to fajnie wyglądać. Według mnie już jest super. Wkładam sobie teraz do lampy, utwardzam sobie minutę z tego względu, że jest to kolor czarny, a wolałabym, żeby nic mi tam nie pływało, chociażby, że to jest wzornik. I biorę się za drugi wzornik. Więc przechodzimy do malowania naszego marmurka. Poniosło je trochę tutaj, o. No ale dobrze, dobrze, tak ma być, słuchajcie, tak ma być. Mogę być przynudzająca. Przepraszam Was za to. Ale mnie rzuca na boki, po prostu. To sobie, o, wypełnię. Zobaczcie, mamy coś takiego. Widzieliście, ile to trwało? Chwilę, dosłownie chwilę. A jaki to efekt? Może jeszcze sobie tutaj, o, taką kuleczkę zrobię. I wypełniamy teraz
nasze łączenia, pogrubiamy je. Muszę sobie trochę koloru dołożyć. Pamiętajcie, żeby czarny był no w miarę dobrze napigmentowany jednak, z tego względu, że po co 500 razy powtarzać, skoro zależy nam też na cienkich liniach. Pamiętajcie, że jak macie takie połączenie właśnie trzech, żeby z każdej strony troszeczkę dodać, z każdej strony, gdzie jest, powiedzmy, jakby to wytłumaczyć, mamy jedną kulkę, drugą kulkę i tu jest trzecia kulka. I z każdej strony kulki, żeby pogrubić tą linię, żeby coś tam się właśnie działo. O, myślę, że nawet ten lepiej wyjdzie niż tamten, wam powiem. Naprawdę. Coś czuję, że tak będzie. Tak. A wy jak myślicie? Dawajcie znać oczywiście w komentarzu, co myślicie o zdobieniu. Czy wam się podobają takie zdobienia? Ja uważam, że to naprawdę jest mega, mega świetne. A dużo osób też nie wie, jak właśnie wykorzystać te inki, więc przychodzę tutaj ja, ubrana cała na biało. Tak, no na czarno, ale no nieważne. Jeszcze sobie tu wypełnię. I jeszcze jedna luka. Możecie utwardzać, co kreskę możecie sobie utwardzać, jeżeli boicie się, że dotkniecie. No ja też się boję, że ja dotknę. Ale wolałabym jednak nie przedłużać tego filmiku. I tak on jest... Tak, jestem brudna. I tak on jest dosyć długi. Chociaż zdobienie jest mega proste. Tylko chciałabym właśnie wam pokazać dokładnie, co i jak. Jeszcze tutaj jedna kreska. Dobra. Zobaczcie, mamy gotowe. Uważam, że to wyszło o wiele lepiej niż tamto. Serio. Tu nie pogrubiłam tej linii. Dobra, nieważne, jest pięknie. Wkładam teraz do lampy, niech to się tam utwardza, a my przechodzimy do drugiego koloru. Już widzę, czego nie zrobiłam. Nie złączyłam jednego miejsca. Tu nie pogrubiłam wystarczająco, żeby był fajny efekt. O, widzicie? Tam jednak trochę więcej, już chciałam do paznokcia, tam jednak trochę więcej dałam tego czarnego na łączeniach i uważam, że o wiele lepiej wygląda. Oczywiście pamiętajcie, jeżeli kogoś naprawdę nudzi moje gadanie, ja tak gadam, ponieważ no, ja tłumaczę komuś tak, jak ja bym chciała, żeby było mi wytłumaczone. O. To jest dla osób, filmik dla osób, które naprawdę nie mają kompletnie nawet pojęcia, co z czym się je. Dobra, włożę jeszcze do lampy. Teraz jednak przejdziemy do tego naszego pierwszego. Zobaczcie, mamy już utwardzone wszystko. Wygląda to naprawdę fenomenalnie. Przymyję sobie teraz pędzelek. Tak robię to w cleanerze. Wy nie lubicie. Widzicie, co się ze mną dzieje. Wy nie róbcie tego w cleanerze. Tylko jak już, przymywajcie w specjalnych preparatach, które są do tego przeznaczone, bądź w bazie, żeby to włosie było cały czas mokre. Biorę sobie teraz złoty paint, złoty żel do zdobień. Pokrywam również cały pędzelek i gdzieniegdzie będziemy koło naszych czarnych linii dodawać złote. Widzicie? Widzicie. Starajcie się, żeby ta linia była mniej więcej taka gruba jak ta pierwsza, czyli żeby była dosyć cienka. Jeżeli chodzi tutaj właśnie o którym miejscu. I tutaj właśnie ciężko mi jest to wytłumaczyć, ponieważ dajecie jak wam wygodnie. Widzicie, ja z każdej strony mogę dać od środka, mogę dać na zewnątrz, mogę, no nie wiem, dać od środka i na zewnątrz, chociaż uważam, że to będzie już za dużo, no ale nieważne. Dobra, jeszcze z tej strony tutaj sobie o. Ważne, żeby przy każdej jednej czarnej linii
była złota. Uważam, że to będzie bardzo fajnie wyglądało, da efekt takiego właśnie kamienia szlachetnego. Może trochę aż mnie poniosło, ale no cóż. Zamilkłam, wiem, że zamilkłam. Dobra, mamy, zobaczcie, gotowe. Dobra, wkładam do lampy. Jak pokryjemy to topem, to dopiero cała ręka mi drętwieje, słuchajcie. Jak pokryjemy to topem, to dopiero wyjdzie wszystko. A na zdjęciach, jak zobaczycie, zakochacie się naprawdę. W kamerze nie widać tego efektu, jaki jest na żywo. Naprawdę. Postaram się to uchwycić, jak będę robić zdjęcia. Ale no, mam nadzieję, że mi się uda. Tutaj i jedziemy dalej. Macie jakieś swoje sprawdzone takie sposoby na użycie właśnie tych inków? Dajcie znać oczywiście w komentarzu. Być może mi się to przyda, a co raczej na pewno mi się to przyda, ponieważ no nie mam za bardzo pomysłu, jak wykorzystać te inki i uważam, że to jest naprawdę najlepsza opcja, ponieważ fajnie, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Daje efekt taki 3D w sumie. Możemy to zrobić i w błysku, i w macie. Pamiętajcie, każde jedno zdobienie można zrobić i w błysku, i w macie. Dobra. Uważam, że efekt mnie satysfakcjonuje. Wkładamy do lampki. No i teraz oczywiście nasze pierwsze zdobienie pokrywamy topem. Pamiętajcie, żeby dobrze utwardzić, z tego względu, że no, pokrywając topem może nam się wszystko rozmyć. Oczywiście moja perełka, moja miłość, Top No Wipe Perun z Jena. Jen Pro. Ale piękne. Wow, powiem Wam, ja już widzę te klientki, które szaleją mnie. Pani Aniu, zróbmy to, Pani Aniu, bo ja bym takie chciała. I ja czuję, że ja też takie będę miała. Naprawdę są... No nie wiem nawet jak określić to, co czuję, to, co widzę w ogóle w tej chwili. One są fenomenalne. I w końcu mogę wykorzystać swoje inki. Zobaczcie. No naprawdę, uwierzcie mi na słowo, no nie widzicie tych przejść, tego wszystkiego, ale są piękne. Dobra, wyciągam sobie już z lampy nasz fiolet. Szkoda, że nie mam więcej kolorów. Teraz żałuję, że mam tylko 3 kolory. W sumie nie kupowałam więcej, bo kupiłam tak, żeby po prostu mieć, bo ja lubię mieć wszystko, co jest nowe. Chwilę już tu leży. Znaczy no leży, no nie aż tak długo, ale tak stwierdziłam, a przyda mi się, coś będę robiła, jakieś zdobienia. No i słuchajcie, wcale nie, też tak macie, że macie zawalone na przykład szuflady, szafki, bądź inne pierdółki, właśnie rzeczami, dosłownie pierdółkami, których wiecie, że są fajne, ale nie macie zielonego pojęcia, do czego tego użyć, bo ja mam tak naprawdę tyle rzeczy, że jestem w szoku. Jestem naprawdę w szoku. No, ciekawe, czy mi atrament zejdzie ze stolika. No na pewno. Schodzi, słuchajcie, schodzi. Chwilę się trzeba pobawić, ale schodzi. Tak, robienie tego brudnym wacikiem nie pomaga. Okej, i wyciągamy teraz z lampy. Słuchajcie, mamy to. Jeszcze cieplutkie, gorące. Zobaczcie. Uważam, że naprawdę zdobienia są super. Bardzo, 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 bardzo fajne. Może chcecie dalej wykorzystanie właśnie takich inków? Może coś znajdę, coś może wymyślę. Pokażę Wam jeszcze na innym wzorniku, bez tych tutaj. Tak, te dwa. Zobaczcie. Naprawdę mega fajne. Tutaj na tym kółeczku nie robiłam na słoneczku. Nie robiłam czarnego, ale... No,
Mega, 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 mega fajne. Co myślicie o tym zdobieniu? Jesteście bardziej team fiolet, czy jesteście bardziej team czarny z czerwonym? Dajcie znać w komentarzu oczywiście. No i dajcie znać, czy Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, bądź łapkę w dół, chociaż mam nadzieję, że jednak to będzie taka wielka łapka w górę. Zasubskrybujcie mój kanał i zaznaczcie dzwoneczek, naprawdę. Was to w sumie nic nie kosztuje, a dla mnie naprawdę bardzo, bardzo dużo znaczy. Tak więc, cóż, do zobaczenia na kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!